Siemanko, z tej strony Piotrek, witam was na kanale Crocodile Bushcraft. O, dzisiaj lekko deszczowo, pięknie pachnie, świeżutko w lesie. Dzień wolny od pracy, postanowiłem wyskoczyć, nagrać dla was materiał. Dzisiaj będziemy testować nóż od Roberta Tucholskiego. Zapraszam do oglądania. Czyli tak, może najpierw trochę porozmawiamy sobie o danych technicznych samego noża. Konstrukcja, jest to full tank, stal, z której został wykonany, to D2. Bardzo popularna stal wśród nożorobów, długo trzyma ostrość, ma dosyć wysoką agresję cięcia. I teraz tak, hartowany jest na 59 HRC, długość całego noża to 255 mm, długość ostrego to 120 mm, grubość ostrza to 3,5 mm. Na rękojeści jest Textolit, przekładki są wykonane z czerwonego G10, piny są mosiężne, przelotka z tyłu, po środku jest pin mozaikowy. Jak widzicie, na rękojeści, na palec wskazujący zostało wykonane wcięcie. Bardzo fajnie leży to w ręce. Rękojeść nie jest ani za krótka, ani za długa. Bardzo fajnie się nim pracuje. Ja osobiście najbardziej lubię okładki drewniane. Także dla mnie to też było bardzo fajne, że Robert wysłał akurat taki nóż, ponieważ miałem okazję popracować czymś innym niż na co dzień. Mogę śmiało powiedzieć, że trochę się przekonałem do tego typu rękojeści. Jest to bardzo fajny nóż leśny, bardzo fajnie i długo trzyma ostrość, samo ostrze, ale też rękojeść jest tak wykonana, że podczas dłuższych prac, cięższych prac nie męczymy się. Nie czułem żadnego dyskomfortu podczas trzymania, czy to klasycznie, normalnie, czy to bardziej bokiem. Próbowałem na różne sposoby. Cóż, przejdziemy do testów. Ja z Robertem nawiązałem bardzo fajny kontakt. Pisaliśmy dosyć długo odnośnie samych testów noża. Robert zaufał mi i wysłał mi bardzo fajny nóż do przetestowania na mój kanał. Bardzo ci za to dziękuję. I teraz tak, ostatnio wdałem się też w taką rozmowę na jednej z facebookowych grup odnośnie testowania noży. Troszeczkę racji jest w tym, że w zasadzie najważniejsze w przetestowaniu noża jest, jak długo dany nóż trzyma ostrość. No akurat tutaj się nie zawiodłem, używam go już ponad miesiąc. Oczywiście sporadycznie, nie zawsze, ale jednak. I bardzo ważny argument, jeśli chodzi o ten nóż, bardzo fajnie trzyma ostrość, nie trzeba go co przyjście do domu ostrzyć, nie trzeba jakoś dbać specjalnie o to ostrze. Jest bardzo fajnie zrobiony. Jako że warunki mam dzisiaj dosyć ciężkie, ale to może nawet lepiej, ponieważ test tego noża będzie bardziej wiarygodny. Pokażę wam, jak tym nożem wykonuje się cięższe prace typu batonowanie, jakieś lżejsze typu pierzasty patyk, struganie. Mam nadzieję, że mimo warunków deszczowych uda nam się to dzisiaj zrealizować. Także zapraszam do oglądania.
pochwę do tego noża wykonał Jakub Borczyk. Jest to bardzo fajnie przemyślana pochwa. Nóż jest podtrzymywany przez klips, co jak widzicie trzyma bardzo mocno ten nóż w pochwie. Czy podczas biegu, czy podczas jakiegoś marszu, czy podczas jakichś leśnych manewrów, no nie ma możliwości, żeby ten nóż wysunął się z tej pochwy. Tutaj jest uchwytna krzesiwo, plus bardzo fajny pomysł. Kieszonka, w której, jak Robert mi pisał, można wsadzić rozpałkę, sznurek, kawałek paracordu, czy jakiś mały kamień do ostrzenia tego noża razem. Wygląda to bardzo ładnie, fajnie się prezentuje, mocno się trzyma przy pasku. No, bardzo fajnie jest to wszystko razem przemyślane. Cóż, jak widzieliście, nóż od Roberta sprawdza się przy ciężkich pracach, przy lżejszych pracach. Moim zdaniem jest to bardzo fajne narzędzie leśne. Można brać spokojnie tego typu nóż, bez siekiery, bez jakiejś piły składanej i spokojnie sobie poradzimy. Jak widzicie, duńska aura mnie dzisiaj nie rozpieszcza, a mimo tego jestem sobie w stanie przy pomocy tego narzędzia zorganizować opał, odpalić go metodą od krzesiwa, ognisko, przygotować sobie na nim posiłek. No cóż, ja zachęcam Was bardzo serdecznie do kontaktu z Robertem. Robert jest bardzo fajnym, kontaktowym gościem. Pytania, które mu zadawałem, zawsze na wszystkie odpowiadał. Ja poniżej, pod tym materiałem w opisie zamieszczam linki do Roberta. Linki tak samo do Jakuba odnośnie tej pochwy. Żebyście mieli obraz, jak to wygląda, gdzie można takie rzeczy sobie zamawiać. Co mogę jeszcze powiedzieć? Mimo ciężkiego dnia dzisiaj w lesie, mimo ciężkiej pracy, jaką wykonywałem tym nożem, nóż nadal trzyma ostrość. Jak widzicie, ręce spracowane, dzień udany. Także myślę, że to jest bardzo fajne narzędzie, jeśli chodzi o wyprawy w góry, jeśli chodzi o wyprawy w las, gdzieś na kemping. Śmiało polecam. Tak się złożyło, że nóż miałem do Roberta po testach podesłać, ale że jeden z moich znajomych tutaj w Danii zobaczył ten nóż, bardzo mu się spodobał. Ten nóż został już adoptowany przez jednego zaprzyjaźnionego gościa. Także no, przez to, że Robert wysłał nóż do mnie na testy, jakby znaleźliśmy od razu nowy dom dla tego noża. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ uważam, że praca Roberta jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Usługi, które świadczy, są bardzo dopracowane. Tutaj szlif, wszystko jest równiutkie, dopieszczone, nie ma żadnych baboli. Ja osobiście bardzo chętnie bym używał tego noża. Jest to bardzo poręczne i wygodne narzędzie. Tak jak mówiłem, no, sprawdzałem go dzisiaj przy dużym deszczu, cały czas pada. I nóż ani nie ślizga się w ręce, wręcz przeciwnie, kiedy rękojeść jest lekko wilgotna, nawet bardzo fajnie to poprawia jego chwyt. Co jeszcze mogę dodać? Zachęcam Was do sprawdzania nowych rzeczy, ponieważ ja byłem zacięty bardzo długo na drewno, a przez to doświadczenie z tym nożem już myślę, że kiedyś na pewno pomyślę sobie o nowym nożu właśnie z tekstolitem na rękojeści. Nóż jest bardzo ładny, zresztą będzie kilka kadrów z samego wykonania. Resztę możecie też zobaczyć sobie, jak to wygląda z bliska na trailerze tego noża. Ja też nie chciałem robić dzisiaj tutaj jakiejś wycinki tym nożem, ponieważ tak jak mówię, ten nóż znalazł nowy dom. Mój kolega go kupił na prezent urodzinowy dla swojego ojca, który jest również miłośnikiem lasu. Dlatego też
jakby lekko go dzisiaj oszczędziłem, ale nie sugerujcie się, wszystko było jakby prawdziwe i nóż był testowany w 100%. Cóż mogę dodać? Zachęcam Was do sprawdzania polskich nożorobów. Wyroby te naprawdę cieszą się dosyć dużą sławą. Tutaj Duńczykom, jak pokazuję jakiś mój nóż czy zdjęcia jakichś noży, naprawdę chwalą te wyroby. Mówią, że są bardzo ładne, bardzo stylowe. Sprawdzajcie sobie nowych ludzi, którzy robią noże. Zachęcam Was do tego. No cóż mogę dodać? Wszystkie media Roberta, Jakuba poniżej w opisie. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama, na mój Facebook o takiej samej nazwie jak kanał YouTube. Krokodyl Bushcraft. Do zobaczenia na kolejnym wspólnym szlaku.